Nowe otwarcie Samsunga i nowy model Galaxy Z Flip 3 oraz Z Fold 3 wkraczają do Polski. Mogą się nimi pobawić, jeden ma aparat pod ekranem, a co więcej, to już za chwilę. Nie chcę się dzisiaj skupiać na poruszaniu każdej kwestii, bo to uczynię w teście. Także dzisiaj o nowościach, zmianach tych dobrych, jak i gorszych. Na początek Z Fold 3, który dostał certyfikat wodoodporności IPX8, a więc można go teraz zanurzać w słodkiej wodzie do 1,5 metra na 30 minut, a to całkowita nowość w składakach. Samsung mówi, że konstrukcja została na tyle zabezpieczona, że woda nie będzie straszna zawiasowi, z którego zostanie ona później usunięta. Biorąc pod uwagę mechaniczne walory smartfona, to naprawdę jest to coś imponującego. Jest nowa ramka aluminiowa nazwana Armor, ma być lżejsza i bardziej trwała, choć nie czuć nic takiego względem poprzednika. Z Fold 3 czy Z Fold 3, jak to woli, dostał szkło Gorilla Glass Victus z tyłu w wersji matowej i ono jest bardzo ładne. Telefon występuje w trzech kolorach, ale czarny i zielony to trochę tak jak bracia. Zielony byłby fajny, gdyby był trochę jaśniejszy. Szkoda, że nie jest kontynuowany kolor miedziany, bo ten naprawdę dobrze wyglądał, a teraz ten model jest taki trochę nijaki. Kolejną nowością, którą niestety dalej nie da się na wideo pokazać zaraz po wodoodporności, jest zupełnie nowa folia na ekranie, która ma być 80% bardziej odporna na zarysowania. Tak jak w poprzedniku, przejechanie paznokciem kończyło zabawę rysą, tak tutaj nie czuć, że jest to taka chamska folia. Wiecie, to takie typowe doznanie dotykowe, a do tego poruszanie palcem po powierzchni ekranu jest milion razy przyjemniejsze. Jestem w stanie uwierzyć w dużo większą żywotność tej folii i fajnie, że naprawione są takie najbardziej dolegliwe minusy. Największym hitem miał być jednak aparat do selfie zatopiony pod ekranem. Brzmi to pięknie, światło już przechodzi przez zintegrowany polaryzator w ekranie OLED, ale co z tego, skoro rozdzielczość tej części ekranu nad aparatem jest mizerna i oczko przy wyświetlaniu bieli czy też czerni jest tak naprawdę widoczne w 90%. Kolor w tym miejscu lepiej maskuje, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że to prawdziwe zaszycie aparatu pod ekranem. Szkoda, na ulepszenie tej technologii trzeba dalej czekać. Powiem za to, że na razie nie wygląda, żeby ta powierzchnia nad ekranem wpływała znacząco na jakość zdjęć, ale o tym już powiem w teście Folda. Dodam jeszcze, że rozdzielczość tego aparatu to zaledwie 4 megapiksele, a sama technologia nazywa się UDC. Więcej się podobno megapikseli nie dało tutaj wrzucić przez przepuszczalność światła. Ekran dostał przydomek Eco, ma być bardziej ekologiczny i też przy okazji jaśniejszy. 500 nitów dla obu wyświetlaczy i szczytowo 900 dla głównego i 1000 dla zewnętrznego. Główny w trybie adaptacyjnym pracuje od 10 do 120 Hz, a zewnętrzny już między 60 a 120. Ekran wewnętrzny dostał wsparcie dla S Pena, co świadczy o tym, że Samsung faktycznie nie boi się już o rysy, bo poprzednie Foldy i S Pen to oj by nie przeszło. Jedno użycie i ekran porysowany. S Pen dedykowany Z Fold 3 nie jest ukrywany w obudowie, a w dodatkowym etui. To nie jest coś, za czym tłumy pobiegną, a przynajmniej ja tego nie zrobię, bo okładkowe etui mnie średnio zachęca. Co ciekawe, S Pen dla Folda 3 nie będzie pracował z innymi Samsungami ze względu na inną częstotliwość pracy. Za to debiutuje S Pen Pro, który ma przyłącznik i zaspokoi potrzeby osób korzystających również z innych urządzeń Samsunga. S Pen dla Folda ma cofającą się końcówkę, żeby przy użyciu nadmiernej siły nie uszkodzić ekranu. Posunięcie dobre, bo Z Fold staje się jeszcze bardziej wszechstronnym urządzeniem. Z tą wszechstronnością gryzie się niestety nietypowy zestaw aparatów, może typowy, bo już kiedyś widzieliśmy go. Wszystkie mają po 12 megapikseli, teleobiektyw z dwukrotnym zoomem, także można strzelać, że to jest ten sam zestaw co w Z Fold 2. Nie zmieniło się też ładowanie, dalej ma 25 W, a Samsung mówi, że wystarczy to użytkownikom, ta pewnie tym, co chyba niespecjalnie często wychodzą z domu. Są ulepszone rozwiązania dla dzielonego ekranu, robienie notatek w trakcie oglądania treści, coś bardzo fajnego dla spotkań na Teamsie. Cena tej ewolucji to 8299 zł lub 8799 zł za wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej. Dalej dużo, ale coraz taniej. Galaxy Z Flip 3 to bardzo duży spadek cenowy. Najtańszy wariant kosztuje 4799 zł. Nie powiem, że to przystępna cena w żadnej mierze, ale próg wejścia w smartfony składane przesuwa się znacząco w ludzką stronę. Z Flip nie ma już tak dużych zmian, aczkolwiek on również ma nową metalową ramkę i wodoszczelność oraz Gorilla Glass Victus na zewnątrz. Dodam, że sprawa z folią na ekranie jest taka sama jak w Z Fold 3 i mogę jej zaufać na ten moment. Zobaczymy, co przyniosą testy.
Swoją drogą, jeżeli chcecie poczytać więcej, to nowa folia została wykonana w technologii PET. Ekran pomocniczy urósł teraz z 1,1 cala do 1,9 cala i znacznie więcej można na nim zrobić. Są widgety, skróty do narzędzi, belka z powiadomieniami, skróty do kontroli smartfonem i to uważam za dobry ruch, bo jeszcze więcej rzeczy będzie można zrobić na zamkniętym ekranie, tak jak w składanych Motorolach. Oczywiście dalej można pstrykać selfie przy złożonym smartfonie, a tył sam w sobie zdaje się być bardziej atrakcyjny dla oka. Takie rzeczy jak wyświetlacz w 120 Hz z adaptacją działającą od 10 Hz jest obecny. Ekran zewnętrzny to za to AMOLED. Do flipa dołączyły głośniki stereo, ale dalej jest tylko 15-watowe ładowanie. Czemu tak? Nie mam pojęcia. W obu przypadkach jest procesor Snapdragon 888. Debiutują też zegarki z serii Watch 4, a najważniejsza zmiana to system Wear OS i wsparcie dla Google Pay, więc w końcu Samsungami uda się zapłacić w sklepie. Model Classic ma obracany bezel, co uważam za najlepszą pomoc do obsługi smart zegarków, a Active jest tego pozbawione. Ważną nowością jest wsparcie dla analizy impedancji bioelektrycznej, czyli zegarek może zmierzyć BMI, zawartość wody, tkankę tłuszczową, masę tłuszczową, mięśnie szkieletowe, a to do tej pory było zarezerwowane dla profesjonalnych urządzeń. Jest do tego EKG, pomiar ciśnienia krwi, także takimi sensorami Samsung naprawdę robi przewagę. Pytanie, czy i jak często tego się używa, ale na to musicie sami odpowiedzieć. Ceny zegarków, bo jest ich wiele, znajdziecie w opisie. Ujmując to w dużym skrócie, smartfony tanieją, co nietypowe, dostają ważne ulepszenia, ale to dalej ulepszenia, a nic nadto nowego. Fold i Flip mimo to okazać się mogą najlepszymi składakami w swoim segmencie, a osobiście szczególnie kibicuję i trzymam kciuki za Flipa, który mam nadzieję, że utoruje drogę do coraz to tańszych nowych składaków. Widzimy się niebawem w testach tych smartfonów, taką mam przynajmniej nadzieję. Do zobaczenia.